Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Ja jestem SafeMod i dzisiaj czas ogarnąć mój cały zwierzynie z dyszy. No przesadziłem. Przesadziłem mi to mocno, zresztą to widzicie zawsze tutaj, jak się wbijam na odcinek czy cokolwiek. Tutaj jest tego od groma i jeszcze więcej tych zwierzaków po prostu jest. Wow, za dużo. Jeśli ktoś z was gra na modyfikacji Animania i chce mieć bardzo dużo mięsa, to polecam wam złapać sobie kilka owiec, bo te owce wystarczą im do rozmnożenia tylko i wyłącznie woda, więc macie wtedy wiele tutaj sztuk. Zresztą widzicie teraz na minimapce, że jest tego tutaj od groma. Tak samo tutaj jest sobie specjalnie legowiska dla kur, to po prostu kuraczki, które mogły sobie fajnie radzić i bardzo fajnie, bo dzięki temu, jak widzicie, cześć kurko, przepraszam ciebie. Mamy właśnie jajeczka i to jest bardzo fajnie, gdyż jest też modyfikacja odnośnie kurczaków. Powiem wam szczerze, że jej nie znam całkowicie. Jest to dla mnie nowa całkowicie modyfikacja, stała się odnośnie chickens i... Przepraszam. Rany boskie, jaki wściekły kurczak! Boję się tego kurczaka, ale dobrze, wiecie co? Chickenków oczywiście dzisiaj też chciałbym leciutko oczywiście ruszyć. Tutaj widzicie, są takie podstawy, jakie tutaj rozmnażać, są tutaj domki pod to specjalne. No i oczywiście też chciałbym to wreszcie powoli oczywiście ruszać. I tutaj też są pewnie jakieś pierwsze modyfikacje. Jest lapis blue. I tutaj jest po prostu prosta modyfikacja i później możecie to zamieniać. I to ma być w... rzucenie, po prostu mam to rzucić. Jest szansa wtedy na stworzenie. Okej, wiecie co? Ja bym chciał przynajmniej spróbować. Mówię, nie wiemy tak, jak to jeszcze wygląda w praktyce, więc tym bardziej zajmujmy im tutaj ich jajeczka. Dlatego, że mam tych kurek tutaj kilka, więc możemy teraz dać sobie lapis lazuli i połączmy to, zobaczmy sobie, czy wyjdzie nam z tego jakiś kurczak. Czy ja w ogóle dobrze rozumiem tę modyfikację? No nie wiem, powiem, że nie mam pojęcia. Dlatego też sprawdźmy sobie lapis lazuli. Dlaczego akurat to chcę mieć? Bo ja dobrze wiem, że lapisu jest bardzo mało w grze. Tego jest strasznie mało, dlatego też chciałbym to oczywiście sobie tutaj przetestować. Więc mamy kilka rzutek. I sprawdźmy sobie, czy będziemy mieli takie 6, żeby wyhodować sobie pierwszego kurczaka. Chyba, że to się nie tak robi, ja teraz jakiegoś fejla popełniam. Ale przekonajmy się. Rzucamy jajko pierwsze. Drugie. No i trzecie. Dupa. Niestety się nie udało, jeśli przynajmniej dobrze rozumiem tą modyfikacje. Okej, w takim razie zostaje nam tylko teraz zbudować zagrody. Jako, że chcę ogarnąć tutaj cały tutaj bajzer odnośnie zwierzaków, żeby one to jednak nie chodziły sobie samopas, bo powoduje to lagi i ja też nie jestem w stanie dbać o ich populację, dlatego też będę musiał ich pozamykać w takich większych oczywiście zagrodach, żebym mógł spokojnie co jakiś czas zmniejszać ich ilość. Tak to nazwijmy pokrótce. Co będziemy potrzebowali? Mnóstwo ołka. Tak naprawdę tutaj głównie będę się na tym musiał opierać teraz, ale teraz zastanawiam się, gdzie ja ten cały swój ołk rozsiałem po tej całej mapie. Prawdopodobnie są one w tym oto częściku, więc tak też oczywiście zróbmy. Jest tutaj ołk? Jest, no dobra. Troszeczkę tego ołka mamy. Jak mówiłem, ja tego ołka mam dużo, bo byłem razem z Wojem w jego świecie Minecraftowym i on tam akurat wygenerował takie wielkie, olbrzymie drzewa, gdzie z jednego drzewka leciało bodajże 10 staków. Coś takiego, więc jak najbardziej, no jest to dużo i spokojnie można się tutaj fajnie obłowić z tym. Okej, jako że jeszcze nie mam autocraftingów, więc muszę sobie poradzić tutaj sam. A crafting jest oczywiście banalnie prosty, więc tutaj oczywiście nie ma za bardzo co tutaj za bardzo grybać. Tylko czy ja mogę sobie jakoś w ten sposób odpytać? Nie mogę, troszkę szkoda. Szkoda, bo myślałem, że da radę tutaj jakoś tak o to odpytać, chyba że innymi klawiszami, ale nie będę mi teraz kombinował, bo pewnie coś tutaj pomylę. Więc sticky. Sticky są pośrodku, z tego co kojarzę. No i ołki na bokach. Potrzebuję tego bardzo dużo, że innych bloków, więc wykonajmy itemki i chodźmy zacząć budowę. Budowę wielkich zagród, więc jak widzicie, no, nie tracę tutaj czasu, po prostu od razu biorę tego faktycznie dużo, no bo wiem, że będę tego naprawdę dużo potrzebował, więc też nie ma co przesadzać i wiecie, wziąć tylko i wyłącznie, nie wiem, staka, a później tylko chodzić i szukać, żeby było tego jeszcze więcej. No nie, potrzebujemy tego bardzo dużo, bo mamy terenu troszkę tutaj do obstawienia tymi naszymi tutaj wszystkimi zagrodkami, bo tam ma być sporo tych zwierzaczków. Dobra, okazało się, że Stanio ma lepszy pomysł na zabawę i postanowił troszkę pobawić się tutaj w atakowanie
między sobą, czyli po prostu będziemy się tutaj bili. Okej, okay, stan upadł od Wojowskiego, więc okej. Więc dobra, czyli Wojowski tutaj próbuje swoim wielkim działkiem przez ścianę tutaj oczywiście bić. Więc my tutaj będziemy bronili honoru naszego stania, więc zobaczymy. Co z tego się uda? A jakiego ja mam zeza, po prostu, wiecie. Tak, teraz po prostu tutaj wszystko ma... A i niestety, jego broń jest przesadzona. A nie, to Staniu akurat był, no popatrzcie. Czyli jednak Staniu coś tam zrobił. Super, fajnie. Teraz szybciej tutaj próbujemy Stania zlokalizować, okej. Okay. Gdzieś tutaj jest, bo już go tam gdzieś wyczułem. Aha, i skoro Staniu ma taką akurat dobrą giwerkę, on jest tutaj. Idealnie, prosto w czerep. No o to chodzi oczywiście. Znowu jest w tamtym kierunku gdzieś, bo widzę, że już tutaj pokazuje się na mapce akurat on. Szukam Stania. No nie no, z bojem nie ma szans. Co to było za kamperstwo? A, no tutaj nie miałem chyba żadnych dosłownie szans. I Woju po prostu wszystko wręcz wyjaśnił. A no tak. Niestety mój lot nie jest zbyt jakoś ekstra super fajny przez to wszystko. Ale cóż. Jak nie możesz w niego strzelić, bo ma zeza, to trzeba po prostu z mieczyka to zrobić. No innego wyjścia po prostu nie ma. No i ja wracam do swoich rzeczy. No i dobra, mamy już gotową pierwszą naszą zagrodę pod nasze kochane owce, jak widzicie, bardzo fajnie, bo zrobiłem w ten sposób, że tutaj mają legowiska, czyli mogą tutaj sobie przyjść, sobie odpocząć, się zregenerować, tutaj z boku będzie im rosło jedzenie, czyli nasza tutaj pszenica, a tutaj będą miały stały dopływ wody. Czyli będzie to polegało teraz na tym, że jeśli tutaj będzie ich, będzie ich za dużo, będę tutaj wskakiwał, robił przesiew, po prostu część będę musiał tutaj po prostu przerobić na futro, czy na wełnę i po prostu tak to będzie tutaj wyglądało. Kolejna sekcja będzie ona troszeczkę mniejsza, będzie ona w tym miejscu. Tutaj będę chciał dać kurczaki. Kurczaki, jako że one... No, nie wiem, czy mogą latać akurat, nie jestem tylko tego pewny, ale chyba nie, bo kurczaki same z siebie nie latają w naturze. Tak? Chyba tak, tak mi się wydaje, czy nie, może jakieś głupoty teraz tutaj prawie, no ale wiecie o co, come on. No jestem z miasta, więc mogę po prostu mówić różne dziwne rzeczy. Więc oczywiście będę chciał tutaj stworzyć taką zagrodę. I mam bardzo malutką kurczaczkę, więc chcę je wszystkie zebrać. Przynajmniej jak gdzieś tam będę je widział, że oni tam chodzą, chcę je od razu pozbierać, bo później mogę mieć z nimi lada problem. I dobra, jaka będzie koncepcja? W tym miejscu to będzie zbudowane, chyba jeszcze jedną kratkę tu mogę sobie zjeść, więc tak sobie zrobimy. O, Staniu się mi pozdrawiam, bo oczywiście wszyscy ładnie Stania.
Mam nadzieję, że każdy z Państwa stania tu oczywiście kojarzy i ktoś go oczywiście nie zna, to jeśli nie zapomnę, to tutaj nade mną będzie jego kanał, odnośnik do jego kanału, możecie go tam serdecznie ode mnie oczywiście pozdrowić. On tutaj testuje, biega i próbuje coś tam zbierać, robić, tworzyć, no powiedzmy, że wychodzi mu to. No dobra, może mu troszeczkę to wychodzi, troszeczkę tylko. Dobrze, zrobimy w ten sposób, że zrobimy bardzo podobną koncepcję, co tam, czyli tutaj się podbijemy do góry i teraz z tą różnicą, że oni będą zabudowani już, tutaj do nich będzie wprost wejście z ogranicznikiem, czyli będzie lepsze wejście co dwa i tak to będzie chyba wyglądało. Zrobimy również tak jak i tam, zrobimy takiego myka odnośnie schodów, bo to jest według mnie dosyć fajny taki myk, czyli budujecie to na tej zasadzie. Może tak? Bo nie myślałem o takiej koncepcji, ale... Szczerze powiedziawszy... Może jest nawet okej. Okay. Powiem, że nie, to troszeczkę wyszło tak nie zaplanowanie. Ale jest fajne. Więc zostawię sobie taki oto sposób. Ale zabuduję to oczywiście ten fragmencik, żeby jednak... No tutaj było to idealnie z tym naszym tutaj murkiem. Za dużo zwierzaków tutaj nie będę trzymał. To oczywiście trzeba razem wziąć pod uwagę, że ich za dużo tutaj nie będzie. Właśnie myślałem w ten sposób zbudować. Ale wtedy jest również jak najbardziej fajnie. Więc dobra, potrzebuję oczywiście więcej, o wiele więcej naszego tutaj surowca. Więc teraz się w to muszę zaopatrzyć, a następnie zajmiemy się naszą tutaj całą konstrukcją. I powiem wam jedno. Od zaktualizowania paczki, bo tak, gram już na zaktualizowanej paczki, nie wiem czy to mówiłem poprzednio, ale chyba nie, bo ona nie była zaktualizowana w ten czas jeszcze. Już paczka jest najnowsza, czyli 2.1. Ci, którzy oczywiście mają wersję do 2.0, polecam wam ją zaktualizować. Właśnie doszły te nowe kurczaczki oraz doszedł jeszcze modyfikacja odnośnie Tinkera, która daje wam możliwość robienia zbroi. I one są naprawdę mega mocne, więc na pewno wam to polecam zrobić. Mam się to na pewno ekstra przyda. Więc jeśli tylko macie taką ochotę, możliwości, zaktualizujcie już w tym momencie sobie paczuszkę i nie będziecie tego oczywiście żałowali. Paczka oczywiście wymaga te 4 GB RAMu, no ale to są paczki na modach, więc też nie ukrywam, że to jest standard, że te paczki troszeczkę tutaj będą musiały ważyć. Nie mam możliwości stworzenia takowej paczki bardzo, bardzo, bardzo zoptymalizowanej, więc tutaj no oczywiście głosy są podzielone w tej kwestii, no ale ja tak sobie uważam, że paczki na modach muszą swoje ważyć. Okej, okay. Teraz myślę, że to będzie za małe, muszę to jeszcze bardziej poszerzyć. Ja troszkę toporne mi się to chyba wydaje. I tak samo troszkę tych kurczaków chciałbym mieć i nie wiem, wiecie co, może spróbujmy. Dajmy tutaj im, tu będą legowiska dla nich. 3x3 legowiska dałbym tylko. Czyli zbudowalibyśmy teraz już na tym poziomie, tak jak i poprzednio zrobiłem, na zasadzie takie, że pierw buduję w ten sposób, później schodzimy leciutko w dół. Coś w tym stylu. Okej. Tutaj takie coś zbudujemy. To będzie jakby taka, wiecie, ich osłona przed deszczem, prawda? Jeszcze tutaj zjedziemy kolejny poziom w dół. Tylko czekajcie, bo ja chcę zbudować to w tym miejscu. To rozwalamy. Tylko to mi się rozwala po dwa bloki. To jest niefajne. Walmy, że to super. Ekstra. O to właśnie mi chodziło. Więc teraz zrobimy to w ten sposób. Ten podwójny klik jest irytujący, wam powiem szczerze, ale nie wiem jak to naprawić. Po prostu myszka mi chyba za szybko działa. Może już ma dosyć ona. Po prostu może już myszka ma serdecznie tego wszystkiego dosyć. Okej, to będzie w porządku. Tutaj oczywiście będą oni osłonięci. Dosłownie do końca. Tak, do tego miejsca są oni osłonięci. Tutaj o. Więc dobra, tak to tutaj zostawimy. I zbudujemy w takim razie zagrodę. Ale zagroda w przypadku akurat kurczaków, nie wiem czy ona nie musi być podwójna. Bo wydaje mi się, że chyba na jedną do góry mogą one przeskoczyć. Napiszcie mi, jak to w ogóle jest tutaj odnośnie kurczaków. Wydaje mi się, że akurat na jedną do góry one mogą spokojnie sobie skakać. Bo pamiętajcie, że ja muszę jeszcze w tej zagrodzie im zapewnić wodę. I to jest bardzo ważne. Bo bez tego może być nie lada problem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok? Raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy, że też damy na 5. No i teraz oczywiście musimy to rozszerzyć na tą całą tutaj długość, oczywiście. I teraz tak o, mógłbym teoretycznie pozwolić sobie na szczelenie teraz w tym miejscu drzwi. Po prostu zwykłe tutaj po prostu drzwi do wejścia, ale uważam, że jednak jako, że mam jetpack, a nie planuję się go pozbywać, to zostawię tą oto wersję. Dobra, potrzebuję na pewno zebrać
te wszystkie nasze nesty, czyli tam, gdzie one mogą tutaj sobie spać, bo to oczywiście ma być dla kurczaków, więc no nie ukrywajmy, że o to głównie się tutaj rozchodzi. Aha, dobra, rozwaliłem sobie tego, okej, spoko, może być, w porządku. Czym? O, ty mogę też to rozwalać. Okej, jak najbardziej, fajnie. Tylko przydałoby się jeszcze miejsce, prawda? No tak, tego miejsca oczywiście nie mam standardowo, więc mamy 5 sztuk. I teraz rozłóżmy je tam w środeczku i wypuśćmy naszą pierwszą kurkę i zapewnijmy jej podstawowe rzeczy do przetrwania. Nie, to rzucanie na górę jest naprawdę mega, mega irytujące, powiem szczerze, ale no nie wiem, nie wiem, może to mam jakiś problem i teraz się siebie, powiedzmy. Teraz tak, o, w tym miejscu zbudowałbym stawik dla specjalnie tutaj dla naszych kurczaków, żeby miały zapewnione jedzenie, znaczy zapewnioną wodę i następnie jedzenie. Kurczaki żywią się nasionami. I dlatego też musiałbym im jakoś nasiona zapewnić i jeszcze nie wiem w jaki sposób. Jak w przypadku innych zwierząt spokojnie można to wyhodować, to w przypadku kurczaków nie jestem pewny, czy na pewno to można wyhodować im wprost. Ale czekajcie, ja na pewno miałem tych kurczaków trochę więcej. Na pewno nie miałem jednego. Miałem przynajmniej chyba z 3 kurczaki, z tego co pamiętam. Tylko, że problem jest taki, że nie wiem, gdzie one się podziały. Widzicie, te zwierzątka nie mają jedzenia, więc je od razu wybijam. Nawet tutaj nie czekam z nimi za bardzo. Bo one i tak się jakby mi padły za moment. Więc je od razu tutaj niszczymy. Okej, widzicie? Jest kurczaczek jeszcze, który prawie nie żyje, więc go chcę szybciutko zebrać. Ej, halo. Is too busy attack someone. Kogo atakujesz? Kurczaczku. Kurczaczku. Okej. A mnie atakujesz? A super, naprawdę. Ekstra, po prostu wypaśne. Super, naprawdę zawsze o tym marzyłem, żeby kurczak mnie próbował zaatakować. No rany boskie. Ach, co to ma być? Co to ma po prostu już być? I tam mamy rekina. Rekin? Nie, to jest delfin akurat, więc dobra, delfin mi akurat nic nie zrobi. Ale dobrze, skoro wiemy, że w tym miejscu jest kurczak, to spróbujmy go oszukać, czyli stąd uciec po prostu. Chyba, że on już mi odpuści. Kurczaczku, puścisz mi? Nie, ty jesteś ciągle agresywny. W ogóle wszystkie jesteś bardzo, bardzo agresywny kurczak. To nie wiem czemu. No dobra, jest głodny na pewno. Więc może gdybym mu zapewnił jedzonko. Okej. Dobra. Ale ciągle uparty. Kogoś tam próbuje on klepnąć. No dobra, zostawimy go, pójdzie, spróbujemy jeszcze raz zapek. Dobra, więc tutaj przelecę się po tym fragmencie i spróbuję coś tam jeszcze wykombinować, bo oczywiście potrzebujemy tych kurczaków więcej. No i kolejna zagroda też tutaj dzisiaj uszczelę. Odnośnie świnek i również odnośnie krów, czyli byk i krowa. One chyba muszą być razem, z tego co kojarzę, więc tak też będę musiał za chwilę tutaj oczywiście zrobić. No i udało się. Mamy kolejną zagrodę. To będzie zagroda stricte dla świnek. Jeszcze brakuje mi tylko dla krów, ale ją zrobię pewnie już poza materiałem, co mówicie. Jako, że dzisiejszy materiał nie wiem, czy będzie krótszy, czy będzie standardowy, ale chyba będzie standardowy, takie mam wrażenie. Wymyśliłem, że akurat w przypadku naszych świnek, to oczywiście nie mam jedzenia na nich stricte,
Chyba to będzie pasowało dla nich, tak? Zaraz sobie zobaczymy. Tak, to pasuje, więc wrzucamy w to. A nie mogę. A mogę, super, okej, okay, właśnie o to mi chodziło. Teoretycznie ja chciałbym, żeby bardziej one korzystały no, z tych dobroci farmy, która jest obok. I tak mam nadzieję, że będzie, to będzie tutaj działało, że oni będą korzystali z tego, a nie będą chcieli, żebym ja je wprost jakby wkładały do pyszczka w ten oto sposób. Myślę, że to jak oni będą sobie sami po prostu radzili, po prostu tą wprost z farmy wszystko brali, więc tutaj będzie, powinno być jak najbardziej w porządeczku. Mam jednego dzika, więc spoko, ale oczywiście nie wrzucam ich tam do naszych zwierzaków, żeby oczywiście tam nie było, wiecie, tego pomoru, wiecie, nie wiem co tam się mówi, ale takie coś jest, prawda? Wy tu macie dlaczego jedzenie, więc mam nadzieję, że z tego możecie korzystać. Póki co, jak widzicie, żaden nie narzeka na głód, więc bardzo fajnie, ale już jest ich więcej, więc to naprawdę no było potrzebne. Uwierzcie mi, owce tutaj się panoszą wszędzie. Jak się śmiałem tutaj do innej osoby, że dwie owce przypadały mi na 1 m², więc no, jest to dosyć sporo, muszę powiedzieć. Dobra, ale gdzie są moje w ogóle tutaj ten? Są 3, raz, 2... Jeden mi wyparował i zastanawiam się, czy to nie były jakieś z tych, które były tam po drugiej stronie. Ale mam nadzieję, że nie ma tu jakiegoś wyjścia, wiecie, i niby tutaj jest malutka przestrzeń, ale dodałem tylko po to, żeby, wiecie, to wyglądało jak w takiej zagrodzie dla nich. Tak to chyba wygląda przeważnie, że jest tam malutka taka przestrzeń gdzieś tam widoczna, więc tak przynajmniej ja sobie to wyobrażam, no może nie widziałem ich za dużo. No ale jakbym gdzieś świaczki chciał trzymać, to chciałbym mieć właśnie taką tutaj jakby wentylację dla nich, żeby wiecie, no pachnie, bo tam po prostu pachnie, po prostu tam pachnie, więc trzeba tu jakoś tam po prostu wentylować, więc po prostu to jest głupie, co teraz mówię, a no ale tak jest moje zdanie na owy temat przynajmniej. Spać, nie mam jak, Staniu, wybacz mi bardzo. Szlak z tą nocą. Ach no Staniu, cóż ja ci na to mogę poradzić? Niestety tym razem ci w kimkę nie pójdę aż tak szybko, ale za momencik pójdę, tak. Staję w tym momencie też nagrywam, więc ja rozumiem jego, że on chciałby, żeby poszedł spać, więc już tutaj oczywiście sunę, żeby się do tego łóżeczka położyć, no ale no wiadomo, że nie jestem w stanie aż tak szybko zrobić. W ogóle zauważyłem, że krukury też z tego nesta korzystają, więc bardzo fajnie, muszę powiedzieć nawet. Myślałem, że to legowisko jest dla nich tym łóżkiem do spania, ale widocznie nie jest. To jest łóżko do spania, a to jest tylko i wyłącznie do jajek. I jak sami widzicie, ja te jajka pozyskuję. Przynajmniej staram się je jakoś tu pozyskiwać. Mam wrażenie, że wtedy jak ja je pozyskuję, te kurki są nie za bardzo zadowolone z tych powodów. Prawda? Kurki wy moje? Ale wiecie, też nie chcę, żeby te kury mi się tutaj tak panoszyły wszędzie. Chcę jednak je ograniczyć ilościowo i wymyślimy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Pierwsze, przed tym wszystkim złapię tego jednego tutaj świniaka. Myślę, że taka ilość nam chyba wystarczy. One się już będą tutaj same oczywiście rozmnażały, więc bardzo, bardzo fajnie. O, patrzcie, jeden biedaczek, chodź tutaj również. No i no malutki. Mówię, tutaj muszę ogarnąć jeszcze, czy na pewno mi stąd nikt nie ucieka, ale myślę, że chyba nie powinien, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, napiszcie co wy sądzicie na ów temat i w ogóle czy zostawiliście moi drodzy już łapeczkę po tym filmikiem, to jest bardzo ważne pytanie, bo to pokazuje, że po prostu chcecie, żeby ta seria trwała wieczność. Mówię wieczność, bo oczywiście przewiduję aktualizację paczki, więc przewiduję aktualizację na wyższe wersje Minecrafta, ale chcę ciągle zachować tą wersję paczki, więc paczka ma być wieczna. Przynajmniej, przepraszam, mapa ma być wieczna, więc tak oczywiście chciałbym zrobić, więc liczę, że to się oczywiście uda tutaj nam osiągnąć. Okej, chciałbym wykonać sobie hopery, bo chcę zrobić prosty test. Czy kładąc hopera pod tym do legowiska, hopera tutaj nie mam oczywiście, nie mam ich aż tyle, dobra, okej. Hoperki w takim razie, moje drogie, chodźcie tutaj. Ile was jesteś w stanie wykonać? Całą jedną sztukę. Oczywiście genialna ilość, trzeba to się powiedzieć już na samym początku. Więc pierwsze co, potrzebuję chestów. Dużo ich potrzebuję, więc chyba nawet na tym wolałbym je zrobić. Chestów wykonałem więcej, bo pamiętajcie, że później oczywiście te chesty mnie się przydadzą, bo hoperów będę wykonywał na pewno wiele, wiele więcej. Wykonam ich 8. Czemu 8? Bo zasilę to w 5 sztuk. Czyli 5 sztuk będę chciał tutaj oczywiście oskubać z jajek, a jedną zostawię, żeby się one jednak mogły rozmnażać, bo to jednak jest bardzo ważne, żeby to rozmnażanie jakoś tam było jeszcze tutaj dostępne. Teraz tak o, chesta na to wszystko postawimy w tym miejscu.
Postawię go już od razu. To będzie trzęsik na jajka. Następnie wszystkie te nasze tutaj kochane kurki muszę porozwalać, a przy okazji sprawdzimy, czy to działa w ogóle. Więc teraz i teraz na to montuję nesta. Działa, więc super. Teraz tylko pytanie, czy działa to tak, jak ja chcę. Okej. Okay. Ej, nawet powiem, że nieźle. Nie sądziłem, że to zadziała w ten sposób, ale wyszło bardzo, bardzo porządnie. Pomijam fakt, że oczywiście ściąło mi tutaj moją podłogę i pewnie wylądowała ona tutaj właśnie. No ale i tak czy siak jest to pozytywne rozwiązanie. Teraz, w tym momencie będę w stanie chyba tutaj przekopać tą całą powierzchnię. Tak oczywiście zrobię, uważając, żeby ich nie uderzyć. Aha, jedną powierzchnię miałem zostawić na rozmnażanie, więc zostawimy jej tą tutaj akurat. Na samym końcu. Mówicie, że z niej lubią oni korzystać. A całą resztę podepniemy tutaj razem, czyli wszystko tak, żeby ono się zbierało w jedną całość. Tylko kurki. Kurki, moje drogie. Jakbyście mogły mi stąd spadać. Sio. Widzę, sio. Najgorsze to, że jak się chyba je uderzy, to one są agresywne w stosunku do was. Dokładnie. Tak też myślałem, że tak też będzie. Ej, jajku! Dobra, dwa osobniki do odstrzału są po prostu. No nic za to nie poradzę. Jeden i drugi osobnik, dobra. Dwa do zniszczenia i teraz zaczynamy naszą całą tutaj zabawę, więc... Kurki, proszę was, proszę. Czekajcie, to może ściągnę. Pytanie, czy to zadziała tak, jak ja bym chciał. Czyli w ten sposób, jeśli w tych 8 miejscach oni zniosą jajko, to jajko czy automatycznie tutaj... Chyba działa. Działa? No przekonamy się już niedługo. Tutaj już kurki oczywiście sobie ładnie tutaj siadają, więc bardzo, bardzo fajnie. Tylko w jednym miejscu będą one się rozmnażały faktycznie. Działa to, patrzcie się. Czyli mechanizm body jajeczka już mamy wykonany, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo będziemy mogli wreszcie ruszyć tą modyfikację odnośnie kurek. Chociaż, jeszcze jedna ważna rzecz. Czy ja jestem w stanie z tych jajek robić te nowe kury? Wiemy, że na pewno możemy je zrobić z lapisu dla Julii. Jednak wrzućmy to tutaj, wrzućmy nasze tutaj jajka i nie działa. Pytanie drugie. Czy jest w stanie te jajka jakoś przetworzyć na cokolwiek innego? Chyba nie. Więc z tego też wnioskuję, że muszę zrobić jedną drastyczną rzecz. Zmniejszyć liczebność tych konkretnych kurek. Bo one mnie się mało przydadzą, nie ukrywajmy. Zostawię... A może nic nawet? Dobra, wiecie co? Może nie będę ich niszczył, czyli tutaj przerabiał na mięsko. Po prostu je zbiorę. Po prostu je tutaj zbiorę i wywalę na zewnątrz. Ale tylko może trzy sztuki. No nie, dobra, tylko trzy sztuki, bo jednak wiecie co? Teraz sobie tak myślę, że jak rzucę tam ich więcej, to znowu mi się pojawi ten problem z niekontrolowaną liczebnością zwierząt. A jednak chciałbym tutaj zachować to jak najbardziej... Aj, no tego koniec chciałem zrobić. Wybacz mi bardzo. To muszę zrobić akurat. Ej, ty też musisz paść. I wszystkie ogólnie kurki z tego konkretnego rodzaju muszę was, przykro mi bardzo, ale zniszczyć, bo wasze jajka są mi całkowicie do niczego niepotrzebne. A zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Czy ja te jajka mogę sam sobie posadzić tutaj, na przykład w tym miejscu? Niestety nie mogę. Ta kurka się badamy troszeczkę ze złości, prawda? Prawda, kurko? Halo? Nie? No, zezłościła się, dobra. Ale myślę, że jak odejdę stąd, to chyba dasz mi spokój. Właśnie, chciałbym was tu jeszcze jedną rzecz zrobić. Was wszystkich tutaj ładnie oczywiście nakarmić do pełna. Bo mówię, chcę tych kurek... Aj, biją mnie, kury mnie biją, co to jest? Aha. No u was tutaj tyle jest. Jesteście w stanie uciec? A, no dobra, safe, skopałeś sprawę. Przecież wiadomo, że uciekają. W ten sposób. Z tych korytek są w stanie po prostu uciec. A to jest przecież jasne. Nie wiem jak na to wpadłem, że tak to zbudowałem, ale okej. Okay. Dobrze, że zauważyłem to w miarę szybko. Postawimy w tych miejscach im korytka. I tutaj mogę spokojnie je już tutaj zapełnić jedzeniem. Nie będzie też tutaj żadnego już problemu odnośnie ich uciekania, tylko oczywiście muszę złapać tych małych tutaj uciekinierów, którzy już skorzystali z tego, że źle postawiłem owy systemik.
tyrem poprzednio, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc liczę, że teraz tu z kremu się uda. Moja droga, to chodź, no chodź tutaj. Chodź tutaj i wskakuj do środeczka. Super. Trzy sztuki myślę, że nie spowodują nam jakiejś wielkiej epidemii teraz kurek w okolicy. Wydaje mi się, że złapać. Aj, złapać je muszę. I to będzie chyba na tyle, tak mi się wydaje. Pewnie też tutaj poobcinam ten materiał, żeby nie był zbyt długi, bo sporo tutaj sobie popracowałem, więc wiem, że ten materiał może mi się mocno, naprawdę mocno wydłużyć. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się standardowo w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Na razie, hej, pa!